Cześć moi kochani, ja nazywam się Lukas, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 17 Droga do Sławy. Lecimy z kolejnym meczem. Dzisiaj zagramy sobie z Burnley. Zobaczmy, czy jesteśmy w składzie podstawowym. Zapewne nie. No nie, bo przecież jest Walker na ataku. Generalnie gramy zespołem, bo ja niestety zawodnikiem grać nie umiem. Nawet nie chcecie tego zobaczyć, więc wam tego nie będę pokazywał, to jest raz, a dwa, zobaczcie, jaka jest nasza kijowa sytuacja w tabeli. My nie Do gramy końca od meczu pierwszych mamy minut, jeszcze więc na niecałe pewno tego 10 minut, meczu a na boisko wchodzi nie Aleksander. wygramy, tak mi się Na linii wydaje. muru Bo nadchodzą jeżeli znowu kolejne wejdę na minuty. jakieś Jestem 10-15 pewien, że minut, wejście Aleksa to przecież zamieni na pewno mecz bramki w tym obcasowi. czasie Pomoże przełamać się do nie przodu. strzelę. Dobra, Alex Hunter wchodzi na boisko. Mamy ocenę 8 zdobyć, no i oczywiście wygrać mecz, tak? Ciekawe, w której ja wchodzę w minucie? Jeszcze 7 83. No po minut prostu do tego zarąbiście, końcowego czasu gry. naprawdę. W lepszej minucie już wejść nie mogłem. Hunter przy piłce. Rozpoczną grę Kurde, od momentu Alex. załóg. Ładnie chciałem podać, no. Coś Jurkiewicz. mnie tu nie wyszło. Powoli, powoli, mecz zbliża Dobra, się do musimy końca. 5 wycofywać, bo minut niestety, zostało, ale no i tutaj wciąż nie ma zwycięzcy. drużyna Niestety, zapieprza z straty piłeczką. punktu. Tak jest, elegancko. Aleksik, tutaj zapodaj piłkę. Mané. Generalnie jest dobrze. Ło, jakby to Mauro doszło do prowadzi Aleksa, jakby Quintero. to Aleks przejął. Łoj, co by było? Robi Quinteras. Ty, myszka, spadaj mnie stąd, kurde. Lauton. Ja nie rozumiem, dlaczego No, trener, może być kurde, mnie nie groźnie. wpuszcza na cały mecz. Ostatnio grałem dobrze, a on dalej mnie nie chce wpuścić, więc ja nie rozumiem tego, kurde, kolesia. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Aleksik, coś zrobisz? Nie, Prosto niestety padle, nic. udanie. Aj, chyba będzie gol, chyba Widzę, że będzie nie gol. strzelamy bramki. Nie, broni nasz Świetna bramkarz. obrona. O Jezus, W dobra. ostatniej chwili, ale udało się Pera, przejąć. pano tutaj, jak zapodą. Blisko pole Lecimy. karne. Cak. Pizgno, o Jezus, W samej czemu wy końcówce jesteście się meczu na obronie, rywale Alek? Co ty robisz? nieadekwatne podanie. Czemu ty tam, kurde, gdzieś latasz w środku pola? Czyż ty masz być Lauton. bliżej bramki? Dobra. Spróbujemy coś zdziałać, zobaczymy, co się tu jeszcze uda zrobić. Generalnie Przejęli dupa piłkę, jest. popatrzmy. Akcja Liverpoolu wciąż rozwojowa. Sędzia stosuje przywilej korzyści. Mané. Blisko już do bramki. Filipe Coutinho. No i zobaczmy, co Robert teraz się tu Robert podaje wydarzy. piłkę. Jest wciepka i... Jest gol! Jest gol! Prowadzimy! Cała Ależ obrona piękny, tylko Liverpoolu nie wiem, co czeka. się dzieje z Alexem Tak, Hunterem. Czemu Alex Hunter gra gdzieś tam? to chyba był decydujący cios. Na końcu. Dlaczego Alex gra na końcu? Czekajcie, muszę to sprawdzić. Ja nas tutaj nasz trener wpuścił, bo teraz powiem wam szczerze, nie jestem dosyć pewny tego, gdzie ja tutaj gram. Ale to z tego chyba też się niestety nie dowiem, bo tu nie ma naszej formacji rozpisanej. Kurde, ja gdzieś tam gram chyba na To było defensywnej klasowe pomocy, z tego co ja rozegranie. widzę teraz. Liverpool. No właśnie. Piękny gol. Tutaj bramkę Piękna strzelić bramka, naprawdę będzie brawo. bardzo, Bardzo bardzo ciężko wspaniale Aleksem. Już nie ugrośnięte wspomnę o podanie. asyście. Sędzia widzi, że klasa tak Ty, wysoko. patrzcie, Dobrze strzeliśmy wyszło gola i podanie. mamy koniec. No i Zostało pięknie udało cios. się. Główka. Zobaczmy, jaką Tam Aleks bramka. uzyskał ocenę na koniec Zamknięcie. meczu. Mam nadzieję, że nie gorszą niż rozpoczął, bo po prostu 6-2. No słabo, naprawdę. Dupy to nie urywa, no jest, ale oczywiście tutaj mecz jest wygrany. A co tu trzeba było zrobić? Czekajcie, gracz zespołowy, zalicz asystę. No jasne, na pewno, wygraj mecz. To żeśmy wygrali, odciągnięcie. No niestety musiałbym Aleksy grać, kurde, przez całe 10 minut, żeby to chyba osiągnąć. Dobra, przechodzimy dalej, zobaczmy, co tu mamy. Czyżby kolejne treningi? Jakieś nagrody są za mecz? Premie? Nie ma nic? Kurde, mecz żeśmy wygrali, nie ma żadnej premii. No co za lipa, po prostu powiem wam. Naprawdę słabo. Dobra, dalej. Mamy 0 atrybutów niestety do rozdania. I zobaczmy, co my tu mamy dalej. No, klikamy dalej, zobaczmy. It's been going well, Dad. A few sub appearances, more than I expected. Think you might be able to come and see me play soon. You have any idea how much flights to England cost these days, Alex? Yeah, but, you know, I'm earning now. Not a fortune, but maybe I can help you out. Look, Alex, things are pretty mad here. Better be off, okay? Just don't get too dazzled. Yeah, wait, Dad. Bye, son.
Kurde, zamiast przyjechać zobaczyć, jak gram, jak tu się staram, po co się na stadionie, to nie. W dupie to ma jechać. And with such a world-class player as Harry Kane joining our squad, we're confident we can push on from last season. Harry, how does it feel to have signed? Yeah, really excited. Buzzing to be here. It's a special day for me. Just can't wait. That's what I'm doing here. Signed this morning. Another striker. They reckon they're going to start him up top next game. They? Who have you been talking to? I made a few calls on the way over. Don't get me wrong, it might just be gossip. Come on, spit it out, Michael. Well, they're planning on playing Gareth in behind him. What? Apparently he's a better fit for the system. Kurde, ale dupa. No niestety, chyba kolejnego meczu nie zagramy, tak? No pięknie, naprawdę pięknie. Ja tu się staram. Jeszcze mam obronę trenować, skoro gram kurde na ataku. SPO, prawie atak, pomoc. A oni mnie tutaj każą obronę trenować, jeszcze mnie nie wystawiają do składu. No co za lipa. Good work out, mate. Hey, Harry. I hear you'll be making your debut next match. I'm sure the gaffer will decide that one. Right, Alex. No dobra, nic, trenujemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Generalnie obrona nie jest taka prosta. Ławka, tak. Jesteśmy dalej na ławce. Wyjściowe skład i rezerwy. Kurde, no. Się nie mogę przebić jakoś. Dobra, będę odbierał. Obojętnie, czy B, czy X. Mam odebrać, to będę odbierał. Najwyżej go sfaluję, ale odbiorę tą piłkę. Zaczynamy. Kurde, no jak mógł tego nie odebrać? No przecież Alex. Nie było nic, nie było faulu. Można faulować, dobra. Ja pierdziele, ciężko to odebrać jest. No nie mogę nic odebrać. O, dobra, teraz elegancko. Pięknie, Alex, dobrze. Aj, przeskoczył mnie, ale śmieć. Dobra, mamy to. Dobra, powtórzmy to jeszcze raz. Może teraz będzie lepiej po prostu. Muszę się bardziej wczuć w to. Kurde, ale się wczułem normalnie. Dobra, jest jeden. Cyk. Dwa. Czemu on przeskakuje mnie? Trzy. Ale to za mało jest, może teraz się uda jeszcze. Czemu mi się nie udało, kurde. Dobra, spróbuję jeszcze raz, ostatni raz spróbuję, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, mamy raz, cyk. Dobra, dwa, elegancko. Trzy. Dobrze, Alex, ekstra idziesz, idziesz jak burza. Wyczekaj go, dobrze, wyczekał go. Pięknie, Alex, no kapitalnie. Ale zabrałem mu! Kurde, nie wierzę w to. Czekajcie, teraz bym musiał to zrobić. Dobra, udało się, jest ekstra, Alex. Pięknie, doskonale. Tak może być. Kontynuujemy ten trening. Celowanie, odbyt tradycyjny. O, ślizgiem, przytrzymaj, popchnij, pociągnij. Przytrzymaj. Aha, no dobra. Czyli wszystko mogę używać teraz. Fucking dupa, w dwóch nas zrobił, no. Staric to jest, Staric. Patrzcie Staricza, patrzcie co robi Staric. Staric, co robi Staric? Przecież nie wierzę w to, no w dwóch nie mogą go zabrać, no. Jest jeden na razie, cyk. Cyk, dwa. Nic nie było, dobre jest. Dobra, bo tam mogę to powtórzyć? Powtórzymy, zobaczymy jak to wyjdzie jeszcze raz.
Dobra, jest, udało się, cyk. Fuck, nie udało się. Dobra, mamy drugi tysiak. Fuck. Co za głupi bramkarz. Cyk, było. Dobra, jest ekstra. Mamy cztery. Jeszcze raz mi się udało i będzie już świetnie. Doskonale. No i ekstra. Dobra, mamy to. Jest doskonale. Myślę, że lepiej być nie może. Czekajcie, jak my tutaj to jesteśmy? Trening obrony. Pięknie, tu nam podskoczyło coś. Pyk, pyk, odbiory piłki. Jesteśmy dalej gdzie? Dalej jesteśmy w rezerwach, tak? Znaczy na ławce w sensie. No dobra, trudno. Ja tu się staram. Dwa razy doskonale, a ten trener i tak to ma w dupie, to co ja więcej mogę zrobić? Lecimy z kolejnym meczem. Jesteśmy na 10. miejscu na razie. Gramy ze Spurs. No dobra, zagrajmy. Walker, Kane, Main, Stewart, o, spoko. Dobra, gramy z zespołem. Zobaczmy. W której to nasz to szanowny trener nas wypuści na boisko? Może w 90. tym razem. Przed nami jeszcze kwadrans podstawowego czasu gry. A, tym razem 15 minut nam dał. 8, 10 cennych podań mam wykonać lub wygrać mecz, znaczy i wygrać mecz. Dobra, 10 podań to już poklepiemy, myślę, że przez te 15 minut. No i mamy czarno na białym, kto ile był przy piłce. Porówno oba zespoły. Cyk. Naprawdę mecz walki. Obrońca poradził sobie z tym wyrzutowaniem. Co było? Mamy rożny? Za chwilę wykona rzut rożny. Tu mnie zagraj na Aleksa, tu. Aleksik, no! O, ale jak tak pyknął, kurde, ale by było. Co było? Trener dokonuje podwójnej zmiany. Ach, nie udało się, Aleksik, nie udało się, spokojnie. Spalony? Nie, nie było. Kurde, ale teraz sam sobie teraz to spieprzyłem, no nie wierzę. Myślałem, że był spalony wtedy, już tak za dużo pograłem tą piłką. Dobra, musimy się wrócić, musimy się wrócić. Zabierz mu to, no. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. No, z tego miejsca można strzelać. Nie mogę stracić bramki po prostu, nie mogę. Jak stracę bramkę, to będzie już koniec. Ładne wejście, przejęcie piłki. Dobrze, jest Alex. Alex, zastaw się, elegancko. Jest podanie jedno. Kurde, no gdzie żeś mu podał? Co za śmietnik, no. Ale od dłuższego czasu nie potrafią doprowadzić do remisu. Dobra pozycja do oddania. Nie mogę odebrać nawet im. Znakomicie zagrywa w dupie. Piłkę. Dobra, spróbujmy coś zagrać. Daję. Dobrze dograł. Jansen. Nie trafił. Dobrze wyszedł w powietrze, ale zabrakło precyzji. Słusznie, trener dokonuje zmiany. Wprowadza na boisko kolejnego napastnika z nadzieją, że uda się odrobić strat. Do końca meczu pozostało jeszcze trochę czasu. To posunięcie może odwrócić losy tego spotkania. Right Huntera, może coś z tego być. Filipe Coutinho! O Jezus, Coutinho! I pozostaje 8 minut do końcowego... Alex Hunter musiałby dostać piłkę. Może on teraz jest... Może akurat by się udało nim kurde coś strzelić. Jest dosyć szybki, widzę, Alex. Goń go, ugoń! Nie było! Nic nie było! No szanuj, no co szanuj, jak widzisz, że tam dwóch było, co miałem poszanować, no. W dupie se wstać, twoje szanuj piłkę. Co za głupi, kurde, trener. Się tu staram, żeby dobrze było, a on w dupie to ma. Panowie, szybko, wybijać to.
Tak jest, ale dobrze, Aleksik, dobrze, starasz się, ja to widzę. Kurde, jak to teraz nie przejdzie, to ja nie wiem, co będzie tu. Dobrze, jest Aleks, ładnie to rozegrał. Czemu to mnie tu nie zauważyli, że tu ładnie rozegrałem? No! Yes! No przecież starałem się, no co za głupi. Nie wierzę po prostu, nie wierzę w nich. Co za pajace głupie te skauty w tej. No, może daj mi czwórkę jeszcze. No starałem się, naprawdę się starałem, dobrze podawałem, zastawiałem się, stworzyłem nawet sytuację piękną, ale nie, nie widzą tego. Co za głupek, no... Filipe Coutinho, Dembele, Tottenham, coraz bliżej bramki przeciwnika, Dembele, gwizdek sędziego, faul i będzie rzut wolny. Myślałem, że rzut karny, nie, dobra. No było, no, no czarny się pomylił, no też ma prawo, no. Już rozpoczęli grę tym rzutem wolnym. Aleks, zagrać, Aleks! Kurwa, Aleks. Było blisko, popatrzmy, ta bramka mogła tak wiele zmienić. Mam nadzieję, że ta zmarnowana sytuacja ich nie załamie. No nie umie tu rozegrać tej piłki, no patrzesz, no. Patrz, co robią. Fantastycznie, no. Jestem pełen uznania za to podanie. Hunter biegnie z piłką na bramkę. Uderzenie z daleka i bramkarz miał wiele czasu, by się dobrze ustawić. Dobra interwencja. Mecz wygrywamy, ale nic poza tym, no. Po tym faulu rzut wolny, niewiele już do końca. Co? Za co kartka? Rzuta kartka. Piłkarz de Reds nie może mieć o to pretensji żadnych. Tak, sędzia był dobrze ustawiony i dokładnie widział całe zejście. Jedna z ostatnich akcji. Pytanie, czy uda im się zdobyć wyrównującą bramkę? No nie wierzę w to. Zwycięskim pojedynkiem. Dembele, niestety, wciąż przegrywają. Zmarnowana okazja na wyrównanie. No nie da się, no nie da się przekwiedzić, nie ma kto grać w tym zespole. Jak ja mam sobie podać, jak skoro oni nawet nie mogą piłki przyjąć? Co za pajace głupie. Ciekawe, ile podań odegrałem ten 7, a nie na 10, no super, jeszcze mi 3 brakło. No, po prostu tragedia jest, no tragedia jest, kurde, nie lubią mnie, nie podawają mi nawet. Dobra, zobaczmy, co tu mamy, kosztowałem jakieś atrybuty, czy nie? Nie mamy żadnych atrybutów dalej do rozdania, jesteśmy dalej na rezerwie. Na treningach się staram, trener tego nie zauważa, nie wystawia mnie po prostu w pierwszym składzie, daje mi tylko 15 minut i wejdzie Gareth. Hey, you alright, mate? Oh, yo, Gas. Something wrong with your phone, man? I've been texting you. Yeah, been busy, mate. No, it is. Awesome. Dobra, idziemy do Baltera. Zobaczymy, co tam Balter chce mi powiedzieć. Hunter. I want you to know we rate you very highly here. Cheers. I feel like it's been going well, like I'm really settling into the team. But we think it's time you went out on loan, lad. What? Out on loan? Well, no, I want to stay and fight for my place. That's a great attitude, lad, but the last thing I want is a player of your ability sitting in the stands. Look, you've been playing well, but now with our new big money signing, your chances are going to be limited. I got offers from. No nie wierzę, ja się tu staram, oni mnie chcą wypieprzyć z klubu. Na wypożyczenie. Ja wam pokażę jeszcze, jak się gra na wypożyczeniu. Co mnie wypożyczcie. Gdzie mam to iść? Newcastle, Norwich.
Aston Villa. Nie wiem, gdzie mam iść teraz. Czekajcie, muszę się zastanowić, to jest dobre. W sumie w Newcastle płacą najwięcej, tutaj tak po środku. Dobra, weźmy tą Aston Villa, zobaczymy. Listen, we all think you've got great potential here, but you need to be playing week in, week out. And going out on loan could be the making of you, lad. The office will sort out your transport and accommodation. Mr. Agostino will be expecting you next week at their training ground. Dobra, zobaczymy, jeszcze wam pokażę. Kurde, sobie mnie wypożyczcie. A nie wiem, czy będę chciał do was wrócić potem. Go make a name for yourself, lad. Tak zrobię. Dup tymi drzwiami. Dobra, spokojnie. Już nas wypożyczyli, czy jeszcze nie? Kolejna cutscenka chyba. Ale żebym rozpieprzył ten telefon. Thought you might be hungry. Thanks. No, dziadek to jednak, kurde, on zawsze wie, czego nie potrzeba. Still holding up, eh? Moved in with these. What was I, 3? 4. Dad never built me that playroom. Nah, well, life doesn't always give you what you want, does it? They're letting me go, Granddad. Well, yeah, they're letting you go on loan. David Beckham went out of Preston. It's the making of him. Come on, eat up, mate. Alex, spoko, nie przejmuj się, damy radę. Ja ci to, kurde, gwarantuję. Już my im pokażemy, jak się gra. No, proszę, ośrodek trenerski Aston Villa. Już tu w sumie jesteśmy nawet. Dobra, gdzie tu trzeba iść? Zobaczmy, co tu mamy. Hey, Hunter. Your mum's still driving you around in that heap of junk. Danny Williams. So you haven't changed much. Oh, come on, come on. Just joshing you, mate. All time's sake. Hey, welcome to football heaven. Hey, I know it is not the Premier League, but... still proper professional football, right? Seriously, mate. Good players here. Tough players. Great clubs. Dobra, stary, damy radę. Easy. Since I came here, that is a fact. What are you doing out here, anyway? Looking for Mr. Agostino? What, Dino? Oi, Dino! O, jest Dino. Alexander, welcome, welcome. Mr. Agostino. Dino. O, witam, Dino, panie, panie Agostino. Mr. Williams taking good care. Mów mi Dino, okej. Okay. Yeah, we're old friends, me and him. Yeah, Daniel mentioned you were at the academy together. Yeah. Chemistry on the pitch is of the utmost importance. It is everything. I am so glad you two are so close. It will help bring together the rest of the squad. Infectious. Right. Yeah. Alex, we have a problem. Our movement in the final third is not so good, especially in front of the goal. Mr. Williams is giving good supply, but we are not finishing. I to właśnie ja zwykończyć, stary. Zobaczysz, kurde, majstersztyk. Many problems, no? Ready to play whatever role you need, Dino. Kick footballs into the net, Hunter. Come on, it's not that complicated.
Good. Listen, we got a tough draw in the League Cup to the leg and ground to make up at the table. Dobra. Dawajcie trening albo meczek i lecimy. You control your own destiny here, Alex. Dam radę. Strzelę tą bramkę. Ask Mr. Williams. Okay. If you don't play good one week, you must train hard the week after to earn your place back. Kapisz? Okay, good. Good, lovely. Look, I must go. Alex, we got to a place while you are here. It is small but comfortable. I must go now. I have a meeting with the boss, okay? Dobra, ale gram cały mecz czy nie, trenerze? Co tam słychać? Bo kurde, nie wiem teraz. Come on, I'll show you around. Dobra, Danny, pokaż co to macie fajnego. Okej, okay, nowa chata. Birmingham. Dziś trening, okej, okay, stałe fragmenty gry trenujemy, to okej, okay, zatrenujemy sobie. Gentlemen, hello. Today we train as hard as we do every other. Dobra, damy radę. Spocznij trening, pyk. Strzał i celowanie. Dobra, rzuty wolne mówicie. Te rzuty wolne to nie, to niedobrze. Tak nie mam za bardzo tego, kurde. Szczerze to nie wiem, jak tu się rzuty wolne nawet strzela. O kurde. Nie będzie lekko wam powiem, naprawdę. To będzie tutaj trochę trudne te ćwiczenie. No to jest za mało. Muszę trafiać w te tarcze, kurde. O, trochę lepiej teraz już. Elegancko. Ach, poprzeczka tylko. Drugi raz poprzeczka, no niemożliwe. O, pięknie okienko pykło. No i ekstra, dobra robota. Jakby tak się udało jeszcze raz ładnie trafić, to by fajnie było nawet całkiem. Doskonale. No i ekstra. Mamy na doskonale to wykonamy. Wrzutki z rzutu wolnych. O Jezus, to może być trochę skomplikowane. Ale dobra, czekajcie. To tu wykombinujemy coś. Tu mam. Aha, dobra, że tu mam. Dobra. Ekstra jest 1002. Dobra, może być. Ładnie, Alex, dobrze się starasz. Teraz tu pykniemy. Dobra, ekstra. A, czemu nie było? Czy dobrze podałem? Kurde, dobrze. Ekstra. Czemu oni tego nie mogą strzelić? Jest, dobra, udało się nawet. Ale dobrze podałem, czemu nie dobiegł? Powtórzymy to jeszcze raz, to jest dobra robota, ale można zrobić to doskonale po prostu. No! Ach. Za mocno, kurde, za mocno. Ale siadło, ale siadło. Dobrze, 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 ładnie to zrobili teraz. Pięknie, doskonale. No i o to chodziło. Dobrze, chłopaki. Ładna piła poszła.
elegancko. Mamy kolejne doskonale wykonane zadanie, więc myślę, że będzie całkiem fajnie to. Co my tu mamy? Czekajcie, zobaczymy. O, pięknie nam poziom podskoczył. Gdzie ja to jestem? Rezerwy, ławka, wyjściowy skład, jest Alek. Czemu Alek znowu jest na ławce, ja się pytam? No przecież miałem grać cały mecz. Już, ale już jesteśmy bardzo... I decided to do a session of open training this day. Pyk! 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 Jak siadło! Elegancko, mamy to doskonale zrobione. Kontynuujemy i przed nami kolejny trening, strzały z dystansu. To jest trochę cięższe zadanie, ale ogólnie jest to do ogarnięcia. Pa, jak poszło! A jak pizgnął! Cak! Cak! Ale nie siadło teraz, kurde, poprzeczka. Padł go! Elegancko, kurde, ale po prostu no pięknie to robisz. Ach, siadło, kurde, doskonale. Cak! A jak pizgnął. Jak kopnie, to zabije. Pyk! Dobra, to było po prostu rewelacja. Jak tam, trenerze? Czy tu chociaż mnie ktoś zauważył w tym klubie, czy nie? Ha! Jesteśmy w wyjściowym składzie. No i o to chodziło, i o to chodziło. Pięknie. Dobra, moi kochani, więc w tym odcinku by to było na tyle. Jeśli jesteście ciekawe, co będzie w odcinku następnym, to oczywiście śledźcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z FIFA 17 Droga do Sławy. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejas!